Także hej, cześć, siemanko, z tej strony Jakub, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Lot po skrzydłowym. Jakby ktoś nie wiedział, jest to seria, w której na skrzydłowym wbijamy globala. Dziękuję wam za bodajże 3 łapki w górę po poprzednim odcinkiem. Wiem, że ta seria wam się podoba i że chcecie więcej, więc wiadomo. Ogólnie oczywiście ten piękny skin. Subskrybujcie, bo to mnie bardzo motywuje do tworzenia kolejnych filmów. I zostawiajcie łapki w górę, bo to też bardzo motywuje. Jesteśmy na mapie The Train. Jesteśmy na mapie The Train i witam was w tym przepięknym, przepiękny raczej, środowe popołudnie. Dobra, jeden się położy spać, że tak powiem. Dodaj im top 90! Przepraszam. No. To jest wykaz moich umiejętności i mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, czekamy sobie, aż ktoś do mojego teamu dołączy. Łooo, ale mi wyleciał przez celownik! Jezu, jak mi wyleciał przez celownik. Ogólnie dzisiaj zrobię małego giveawaya. Tak, dzisiaj będzie giveaway. Jezu Chryste. Dobra, dzisiaj będzie giveaway z tego pięknego P2000. Bodajże lekkie użycie. Zaraz zresztą sprawdzę. Granit marmurkowany. Granit marmurkowany. I to jest, czekajcie, to jest chyba field tested. Więc dzisiaj jest taki giveaway, pierwszy na moim kanale. Giveaway. Tylko wystarczy, że wpiszecie w komentarzach swojego trade linka i napiszecie, jakie jeszcze serie bym mógł w CSGO zrobić. I wtedy robię giveaway'a. Robię giveaway'a właśnie na topę 2000. Pamiętajcie o trade linku, o komentarzu. No, widzę, że ktoś się bardzo fajnie bawi. Tak, bardzo. Tak się bawią ludzie. No, więc robimy giveaway'a na przepiękne P2000. Napiszcie w komentarzu trade link i jaką bym serię mógł zrobić z CSGO. Jak przypnę wam serduszko, to wtedy oznacza, że wygraliście ten konkurs. Wyniki będą na następnym następnym odcinku z serii Lot po skrzydłowym. Teraz ja się pobawię. Okej. Jak to wygląda? Mamy Ruska. Unranked. A oni mają... Majora. Ale też tego, dobra. Lecimy. Także pamiętajcie o trade linku i komentarzu, jaką serię z CSGO mógłbym jeszcze zrobić. Gdy przypnę wam serduszko, wtedy oznacza, że wygraliście tego giveaway'a. Wyniki na następnym odcinku z lotu po skrzydłowym. Here. Tu. Fast. Come on, guy. Tu, here. Very nice. Fierty health. No troszeczkę warzywa daliśmy, ale jednego chyba zabiliśmy, tak? Nie, asysta. He after the blue boxes. Right, he. Nie wiem, czy on się nie cofnął czasem. No, jednak się nie cofnął. Dobra, pierwsza runda wygrana.
Wygląda to na razie fajnie. Dobra, digielek, czy może jakiś PA? Dobra, weźmiemy sobie tego. Od razu wam mówię, że ten skin jest najlepszy z mojego arsenału, więc nie daję wam jakichś gównianych skinów typu bardzo zryte giveaway na bardzo zryte gówno jakieś. Więc nie to u mnie. Red Train. No, więc nie to u mnie. Ja wam rozdaję tylko ładny skin. Zobaczmy sobie, jak nasz poradzi sobie tutaj. Chyba mu plecy robię. Usłyszałem kroki, wiecie. Ja mam na maksa słuchawki podgłośnione. Jak mi ktoś wybiegnie przed celownik, to ja zawału dostanę, więc... dobra, chyba skałcika weźmiemy. Bardzo się przywiązałem do tego P2000, a rozdaję wam te P2000 dlatego, że ja po prostu z takiej broni nie strzelam. P2000 jest ogólnie fajną bronią, tylko że ona działa na osoby, które nie mają kewlara. Kurde. Ale to zlamiłem. Nie mogłem tego skauta nie kupić. Gdybym tamtego trafił w głowę, to by było fajnie. Shut up. No. Ziomek mówi, że jestem nobem, a Asan ma Andrankeda, więc niech się nie odzywa, bo nie wiem, co mu zrobię. Don't tell you me, you unranked. Dobra, oni są tam we dwóch, jeden ma AWP i ten mnie nie zobaczy. Jeden mnie na pewno zobaczył, bo ja go zobaczyłem. Dobra, zaplantowali. Jak ja miałam sobie poradzić z zawupą, która stoi w dobrym miejscu? Chyba to przegramy, wiecie? Dobra, czas jakiegoś PM-a zrobić i rusha. Będzie rush B, to powiedzmy. O Jezu! Dziabnąłem go. Down! Jezu, jaki down? You are idiot. Ja przez przypadek go nożuję, a ty mnie zabija. Ja rozumiem, gdyby mi zostawił, nie wiem, 50 HP, ale mi zabił. Noob, why you kill me? Why you kill me? You don't win this summer. O Jezu. Właśnie dlatego nie. Z ruskimi się po prostu nie gra. No patrzcie na typa. Skampił się w budynku. Bomba zaplątowana, zaraz wybuchnie, on się zasiedzi. To są właśnie Ruscy. Zabijają innych teammateów i do tego jeszcze nic nie robią. Boże, z kim ja gram? Z kim ja gram? On chyba dopiero mapę poznaje. Dobra. Pepe Bizon. Tylko ta broń zabija. Inne bronie to jest lamerstwo. O Jezu. A się Pepe Bizon. Spitfire. Pepe Bizon. Tarato. A nie mówiłem, że się uda.
Ale ja mówiłem, że się uda. Czekajcie, to jest paka. Pepe Bison. Dziękuję. Jezu, jak ja nienawidzę tego incendiary. Dobra, jedno guzienko porobił. Ja się boję, że dla... Drabajny! Nie ma szans. Zginie. To jest rusa. Dobra, zobaczmy. La. Tak właśnie się dzieje, moi drodzy. Dobra, ostatnia runda, jeśli chodzi o połowę. Czyli oczywiście jakby może być inaczej. Autokampa na zakończenie rundy. Najlepsza broń dla Rusków, ale i nie tylko. Korzystają też z niej Polacy, rodacy. Dobra. Pani Elka. Tam jest dwóch? Chyba dwóch. Dobra. No co to ma być? Widzieliście? Na materiale? Przewincie sobie o jakieś, nie wiem, 20 sekund i zobaczcie, że ja tego gościa 3 razy trafiłem. 3 razy tego typa trafiłem. A on to przeżył. Jeszcze mnie zabił z jakiejś gównianej broni SG, której nawet nie używam. Dobra, jeden leży, co miał? Digla? Jak Digla to biorę. No to nie Digla. No co to ma być? Nie. Kończę CSGO. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę po prostu. Ja nie wierzę. No oczywiście zginął, bo jak żeby inaczej. Co się stało? Nie. Ja mu wyrzuciłem... Wyrzuciłem mu pakę na spawnie, a on ją zostawił. No jak to ma być? Nie, no ja chyba rozwalę tą grę. Strzałem w typa 5 razy i 3 kulki lecą w ogóle w bok. Nie tam gdzie ja chcę, a stałem po prostu w miejscu. Gdyby te 3 kulki trafiły w niego, to byśmy wygrali. To jest po prostu, nie wiem. To jest kwintesencja po prostu tej gry.
No jasne. Nie, no super. Super. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za odcinek. Środowe popołudnie. Pamiętajcie o giveawayu, trade link. Ciekawy pomysł na serię. I gdy będzie oczywiście serduszko przyczepione, to wtedy oznacza, że wygraliście. Wyniki w kolejnym odcinku lotu po skrzydłowym. Ja wam bardzo dziękuję. No i cześć.